Znajdujemy się w sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu, archidiecezja Przemyska. To miejsce jest szczególne, bo jest miejscem rzeczywiście wybranym przez Pana Boga, miejscem uświęconym przez tysiące, miliony pielgrzymów, którzy tutaj w ciągu 350 lat przemierzali kalwaryjskie dróżki. Ale wśród tych milionów pielgrzymów znalazły się osoby niezwykłe, które też wpisały się w historię tego miejsca, w historię sanktuarium. Wśród nich możemy wymienić świętego Jana Pawła II, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, naszych męczenników z Peru, misjonarzy błogosławionych Michała i Zbigniewa. Ale to miejsce również swoją obecnością zaznaczyli dwaj przyjaciele, święty Maksymilian Kolbe i ojciec Wenanty Katarzyniec. W tej chwili idziemy dróżką, która prowadzi do pustelni Marii Magdaleny. Prawdopodobnie tą samą drogą szli ojciec Maksymilian i ojciec Wenanty jako młodzi klerycy w 1912 roku, kiedy spędzali wspólnie razem wakacje właśnie tutaj w Kalwarii Pacławskiej. Z tego wydarzenia, z tego spaceru ojciec Maksymilian napisał takie piękne, krótkie wspomnienie. Pamiętam, jak poszliśmy razem na spacer do pustelni Marii Magdaleny. Usiedliśmy na pniu powalonego drzewa i rozmawialiśmy o sprawach ważnych. To jest takie bardzo charakterystyczne, bo przecież młodzi ludzie, wówczas ojciec Maksymilian miał zaledwie 18 lat, a ojciec Wenanty 23 lata, i już potrafili rozmawiać o sprawach ważnych. Ojciec Maksymilian nie napisał, o jakich ważnych sprawach rozmawiali. Myślę, że to pozostało dla nich wielką tajemnicą, ale możemy się tylko domyślić, że to były rzeczywiście sprawy ważne dla nich. Może sprawy świętości, sprawy życia zakonnego, może o modlitwie rozmawiali. Może rozmawiali o tym, co czeka ich też w przyszłości, bo przecież ich głównym celem i powołaniem, tak jak wiele razy ojciec Wenanty też wspominał, było osiągnięcie świętości. A święty Maksymilian też podkreślał wiele razy, chcę być świętym jak największym. Myślę, że to miejsce, ta dróżka, ten ich spacer bardzo mocno wyrył się też i w pamięci ojca Maksymiliana, ojca Wenantego. I po wielu, wielu latach to wydarzenie w życiu ojca Maksymiliana pozostało bardzo żywe. Ta pamięć o jego koledze, o jego współbracie, o jego przyjacielu, troszeczkę starszym, bo zaledwie tylko 5 lat, ale pozostawiło w nim, myślę, niezatarte też wrażenia, niezatarte wspomnienia. Także myślę, że ta droga, którą idziemy, jest też uświęcona stopami i krokami naszych świętych, błogosławionych sług Bożych, ojca Wenantego i ojca Maksymiliana. Wgłębiam się w tajemnicę życia ojca Wenantego i cały czas odkrywam go na nowo. Rzeczywiście jego życie było, można powiedzieć, niezwykłym, chociaż było bardzo krótkim życiem, bo niespełna 32 lata ziemskiego życia, 7 lat kapłaństwa, posługi duszpasterskiej.
ale myślę, że był człowiekiem bardzo konkretnym w swoim życiu, bardzo zdeterminowanym. Nie wahał się podejmować ryzyka swojego powołania. On był bardzo konkretny w swoim życiu. On po prostu zapragnął być kapłanem i to pokazywał poprzez całe swoje życie i dzieciństwo, i swoją młodość. A miał przecież możliwość i drogę miał otwartą do tego, żeby jakąś karierę swojego życia realizować. Rodzice jego, szczególnie ojciec, bardzo pragnął, aby właśnie był nauczycielem. W tamtych czasach nauczyciel to było pewne stanowisko i to bardzo konkretne, związane również z finansami. On jednak nie skorzystał z tego, bo miał inne pragnienie w swoim życiu. W pewnym momencie swojego życia, kiedy właśnie studiował we Lwowie, w studium nauczycielskim, w ostatnim roku właśnie skierował swoje kroki do klasztoru franciszkanów we Lwowie, zapukał do furty, poprosił o przyjęcie do zakonu. Ówczesny prowincjał zrobił króciuteńki wywiad z tym młodym człowiekiem i powiedział mu: wie pan co, niech pan skończy to studium nauczycielskie, niech pan zda maturę, niech pan się nauczy również łaciny i za rok niech pan przyjdzie z powrotem, będziemy rozmawiać. Myślę, że dla młodego człowieka dzisiaj, jeżeli ktoś przed nim zamyka drzwi, jeżeli ktoś ma pragnienie, jeżeli rzeczywiście odczuwa w sobie pragnienie realizowania swojego powołania i nagle ktoś przed nim zamyka drzwi, to myślę, że dzisiaj młody człowiek, nie tylko młody człowiek, odwróciłby się na pięcie, jak to mówimy, i więcej by nie zapukał do drzwi, szukałby innej drogi swojego życia. A ojciec Venanty właśnie poprzez swój upór nauczył się łaciny, dodatkowo nauczył się greki, zdał maturę, skończył studium nauczycielskie. I po roku czasu, można powiedzieć, z pełną dokumentacją, po raz drugi puka do furty klasztornej we Lwowie i zostaje przyjęty. Prowincja oczywiście się bardzo zdziwił, że młody człowiek nie zniechęcił się, a właśnie przyszedł po raz drugi. Myślę, że to jest taki bardzo konkretny rys jego życia. Zdeterminowany do samego końca, swoją postawą, swoim pragnieniem. W poświęceniach kapłańskich został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii w Czyszkach, niedaleko Lwowa. Później pełnił obowiązek mistrza nowicjatu. Jego wychowankowie relacjonują tą jego misję w różny sposób, ale zazwyczaj mówią, że był bardzo braterski, to znaczy kochał swoich braci, chciał ich rzeczywiście wprowadzić w życie zakonne, bo nowicjat to jest taki czas wprowadzania w życie zakonne, w zwyczaje, w modlitwę. Ale z drugiej strony mówią, że był bardzo wymagający i konsekwentny. Potrafił też za różne przewinienia karać, ale też zaświadczają właśnie jego nowicjusze, że kiedy karał, to zawsze to było dla niego taką wielką trudnością. Przeżywał to bardzo. Bo kiedy musiał nałożyć karę danemu bratu, ale wiedział, że ta kara ma też czemuś służyć, więc nie wyobrażajmy sobie też tej kary w taki sposób, że to było jakieś coś nie wiem, bardzo jakiegoś trudnego czy takiego nieludzkiego, ale miało służyć też wzrostowi gorliwości. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za moimi plecami piękna panorama. Rozciągają się tutaj wioski polskie i ukraińskie, bo jesteśmy bliziuteńko granicy z Ukrainą. W dalszej perspektywie można dostrzec wioski ukraińskie, a szczególnie bardzo charakterystyczna jest jedna wieś czy miasteczko, które też związane było i z ojcem Wenantym, i z ojcem Maksymilianem. Ta miejscowość nosi nazwę Niżankowice. Kiedyś, za czasów ojca Wenantego i ojca Maksymiliana, ta miejscowość służyła jako stacja kolejowa. Tam właśnie zatrzymywał się pociąg na trasie Kraków-Lwów i tam wysiadali franciszkanie, aby pokonać 12 kilometrów i dotrzeć na wzgórze kalwaryjskie. Bardzo często ojciec Wenanty właśnie wysiadał na stacji Niżankowice i szedł. Pokonywał 12 kilometrów, aby tutaj przybyć do sanktuarium, aby przybyć do Kalwarii Pacławskiej. Jego ostatnia podróż już może nie była na nogach, nie była pieszo pokonana, ale właśnie jak wspominają kroniki klasztorne, kiedy pod koniec sierpnia 1920 roku wysiadł na stacji Niżankowice, wyjechała po niego bryczka z klasztoru, aby go przywieźć tutaj na Kalwarię, bo już był wtedy bardzo słaby, już był chory, już był schorowany, więc z pewnością nie miał tyle sił, aby pokonać taką odległość 12 kilometrów. Pod koniec sierpnia 1920 roku ojciec Wenanty został skierowany do Kalwarii Pacławskiej. Przede wszystkim celem skierowania go do tego miejsca było to, aby odpoczął, aby nabrał sił, ponieważ już był w bardzo ciężkim stanie swojej choroby. Właściwie ta choroba bardzo mocno się wzmagała. Ale pomimo zmęczenia, pomimo choroby, pomimo cierpienia, jakie przeżywał w ostatnich miesiącach swojego życia, nie zaprzestał pracy duszpasterskiej. Bardzo często można było go spotkać właśnie w tym konfesjonale, w którym siadał, spowiadał, służył swoją posługą. Jak wspominają po dzień dzisiejszy, już może nie ci, którzy go znali osobiście, ale dzieci i wnukowie tych parafian naszych, którzy tutaj do tej pory żyją i mieszkają, że dużo osobistego czasu poświęcał też na rozmowy, na kierownictwo duchowe, na spowiedź. Po raz ostatni ojciec Wenanty Katarzyniec spowiadał w tym konfesjonale 2 lutego 1921 roku. Było to święto Matki Bożej Gromnicznej. Była wtedy też ciężka zima, mroźna zima. Kościół nie był ogrzewany. Więc jeszcze bardziej przeziębił się, choroba zrobiła swoje, pogoda zrobiła swoje. No i niestety już więcej do kościoła nie przyszedł, aby pełnić posługę spowiednika. Pozostał już w klasztorze, ale pamięć o tej jego posłudze, szczególnej posłudze w konfesjonale, pozostała po dzień dzisiejszy. Wspominają o tym przodkowie naszych parafian, którzy przekazywali sobie w swojej rodzinnej tradycji właśnie ten moment jego spowiedzi. Służył tutaj bardzo długie godziny, bardzo długie kolejki były do jego konfesjonału. Był dobrym spowiednikiem i to pozostało też w pamięci naszych parafian, którzy wspominają go jako kapłana świętego. Wchodzimy na cmentarz. Jest to cmentarz komunalny,
ale to jest stary cmentarz, na którym spoczywają i nasi parafianie, ale również tutaj spoczywają nasi bracia. Jest taka kwatera wydzielona na tym cmentarzu, gdzie kilku naszych współbraci spoczywa tutaj. No, między innymi też pierwsze miejsce pochówku miał tutaj ojciec Wenanty Katarzyniec. Tutaj jest jego pierwszy grób. Znalazł to miejsce wśród swoich braci. Pogrzeb odbył się 2 kwietnia 1921 roku. No i ten grób był do 1950, właśnie grób pozostał, tylko doczesne szczątki ojca Wenantego spoczywały tutaj do 1950 roku. W momencie, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny ojca Wenantego, jego doczesne szczątki zostały przeniesione do krużganków kościoła. W okresie międzywojennym ten grób ojca Wenantego był bardzo mocno też oblegany przez pielgrzymów. Oni tutaj przychodzili już po śmierci, po pogrzebie ojca Wenantego, przychodzili, aby się modlić na tym grobie. No i jak podają nasze kroniki klasztorne, zawsze po tym wielkim odpuście kalwaryjskim w sierpniu bracia z klasztoru musieli grób uzupełniać ziemią, ponieważ pielgrzymi, którzy przychodzili na pamiątkę, zabierali właśnie ze sobą ziemię z grobu ojca Wenantego. Bo wiemy, ojciec Wenanty był znaną postacią we Lwowie, w okolicach Lwowa. Tam przez długie lata pracował jako kapłan, jako duszpasterz, jako spowiednik, jako kaznodzieja. Więc był znany. Ci, którzy przychodzili tutaj na odpust kalwaryjski, między innymi też nawiedzali jego grób. No i ten grób był, można powiedzieć, rozgrabywany. Ta ziemia była rozgrabywana na pamiątkę. Jako, myślę, może takie pierwsze relikwie, bo umarł w opinii świętości i wszyscy byli przekonani, że jego wstawiennictwo jest tak silne, tak mocne. Ten grób nawiedził również ojciec Maksymilian Kolbe już po śmierci ojca Wenantego, kiedy był tutaj w Kalwarii Pacławskiej w 1928 roku. Ojciec Maksymilian zresztą wystąpił z prośbą do władz naszego zakonu, aby właśnie rozpocząć proces beatyfikacyjny ojca Wenantego. To była pierwsza taka prośba skierowana do prowincjała, do zakonu. I taką prośbę skierował, będąc na misjach w Japonii, prosząc, aby właśnie ojciec Wenanty Katarzyniec mógł zostać błogosławionym czy świętym. Okres wojenny przerwał właściwie proces beatyfikacyjny ojca Wenantego. Dopiero został on wznowiony po II wojnie światowej, dokładnie w 1949 roku. Rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym, tak zwany proces informacyjny, a później było przeniesienie doczesnych szczątków ojca Wenantego do jego drugiego miejsca pochówku. Po rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym jego doczesne szczątki zostały przeniesione dokładnie 16 sierpnia 1950 roku i złożone tutaj w podcieniach kościoła. Przez długie lata te doczesne szczątki tutaj spoczywały, właściwie aż do roku 2018. W 2018 roku na prośbę kustoszów grobu ojca Wenantego, czyli na naszą prośbę, za zgodą i pozwoleniem też księdza arcybiskupa metropolity przemyskiego, uzyskaliśmy zgodę na ponowne przebadanie doczesnych szczątków ojca Wenantego. To dokonało się właściwie po dekrecie ojca świętego Franciszka, który został wydany w 2016 roku. Dekret, który stwierdza heroiczność cnót ojca Wenantego. Co to znaczy wszystko? To znaczy, że życie ojca Wenantego i jego pisma nie budzą żadnych zastrzeżeń. Dlatego też
Ojciec Święty Franciszek wydał taki dekret o heroiczności cnót ojca Venantego. Od tego momentu, czyli od kwietnia 2018 roku, ojcu Venantemu przysługuje już tytuł czcigodny sługa Boży Venanty Katarzyniec Franciszkanin. Od 24 marca 2018 roku grób ojca Venantego Katarzyńca znajduje się w naszym sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Na prośbę kustoszów sanktuarium oraz naszego arcybiskupa Adama Szala, Kongregacja Watykańska do Spraw Świętych i Błogosławionych wyraziła zgodę, aby dokonać rekognicji, czyli ponownego przebadania doczesnych szczątków sługi Bożego Ojca Venantego Katarzyńca i pozwoliła przenieść je do nowego miejsca pochówku. Od tamtego momentu grób Ojca Venantego rzeczywiście jest oblegany przez pielgrzymów, pątników i niezliczonej rzeszy czcicieli sługi Bożego. Świadczą również o tym te niezliczone kartki, które składają czciciele Ojca Venantego na jego grobie. Są one związane przede wszystkim z różnego rodzaju prośbami, podziękowaniami, które kierują wszyscy proszący za wstawiennictwem ojca Venantego. Wiele z nich jest też wysłuchanych, te prośby są wysłuchiwane. I w tej chwili w naszym archiwum klasztornym mamy około 2000 cudów, łask, podziękowań, które otrzymali proszący za wstawiennictwem ojca Venantego Katarzyńca. A tych próśb, które są składane tutaj na grobie ojca Venantego, to jest nieprzeliczona rzesza. Udało nam się w ciągu tego ostatniego roku policzyć przynajmniej te kartki, które są tutaj składane. Jest ich około 20 tysięcy. Są one wszystkie zbierane, archiwizowane w naszym archiwum klasztornym. Oprócz tego też pielgrzymi, czciciele przysyłają swoje prośby, intencje, podziękowania na stronę internetową, która jest specjalnie założona właśnie w tym celu, aby można było takie prośby kierować. I na tej stronie internetowej tych próśb też i podziękowań jest około 18 tysięcy. Także widać, że ten kult czy orędownictwo ojca Venantego w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwinął, bardzo mocno się wzmógł i myślę, że jest to też jakiś szczególny znak dla nas wszystkich, że ten kult się tak mocno rozwija. Ojciec Venanty Katarzyniec, jak każdy zakonnik, wypełniał swoje obowiązki, które wynikały przede wszystkim z konstytucji. Wypełniał to wszystko bardzo sumiennie, ale w jego życiu możemy zauważyć szczególne rysy duchowości. I przede wszystkim jest to duchowość eucharystyczna. Ja bym to wyakcentował na pierwszym miejscu. Szczególne umiłowanie Eucharystii, ale także Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Tu mówię o tym w kontekście adoracji. Dlatego, że jego takim szczególnym rysem była adoracja Najświętszego Sakramentu, co w życiu swoim kleryckim, a potem kapłańskim czynił z niezwykłą gorliwością każdego dnia, a czasem nawet kilka razy dziennie nawiedzał Najświętszy Sakrament. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego Panie, jestem urodził, abyś przyszedł do mnie, a gotowe jest tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Dziękuję.
Po zakończonej Eucharystii serdecznie zapraszamy do pozostania jeszcze na chwilę właśnie adoracji. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w tej adoracji też trwamy przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o beatyfikację ojca Wenantego Katarzyńca i o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, szczególnie też o powołania do naszego zakonu. Słowa z adoracji, którą przeprowadził ojciec Wenanty Katarzyniec w oktawie Bożego Ciała w Czyszkach w czerwcu 1915 roku. Wierzymy wszyscy w Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale ileż to razy tak jakoś się zapominamy. Wiara nasza staje się ospałą, i nawet wtedy, gdy klęczymy w kościele przed ołtarzem, myśli gdzieś biegną poza kościół, w pole, do domu. Być może, że przychodzi to ze słabości, ludzkiej ułomności. Lecz abyśmy sami nie stali się winnymi tej ospałości, musimy swoją wiarę pogłębiać i ożywiać. Jeśli chcemy, aby nasza cześć dla Najświętszego Sakramentu podobała się Bogu, musimy silnie przejąć się wiarą, że Pan Jezus tu jest, pozostaje z nami aż do skończenia świata. Oprócz należytej wiary i należytego zachowania się wymaga od nas Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie, byśmy z Nim rozmawiali, modlili się do Niego. Smutną oznaką byłoby, gdybyśmy się nudzili wobec Pana Jezusa. Z ludźmi łatwo nam rozmawiać godzinę i więcej, a ze Zbawicielem tak trudno. Nie wiecie, co mówić do Chrystusa Pana? A czy żadnych potrzeb nie macie? Może trapi was jakaś troska, może kłopot w domu, może bieda, może choroba wam dolega. To wszystko trzeba Panu Jezusowi przedstawić. Nieraz chcecie się użalić przed kimś, aby się wam lżej zrobiło. Oto Chrystus utajony w ołtarzu jest najlepszym naszym przyjacielem. Żadnych nie masz potrzeb doczesnych? A może dusza twoja znajduje się w opłakanym stanie? Może leżysz w grzechach nałogowych? Kiedy więc przyjdziesz do kościoła, odezwij się do swego Pana Jezusa. Ratuj mnie, bom nędzny. Ulecz mnie, podźwignij mnie z grzechu. Jeśli sam nie masz żadnych potrzeb, módl się za drugich, za opuszczonych, za cały świat. I tak nie będzie ci się nudziło w kościele, a Pan Jezus będzie zadowolony z twojej obecności. Wiele lat temu przygotowywałem książkę na temat ojca Maksymiliana. Prawie 8 lat ją przygotowałem, ona się ukazała też kilka lat temu. I w pewnym momencie zacząłem jeździć do Kalwarii Pacławskiej na franciszkańskie spotkania młodych. I w pewnym roku pojechałem tam po wyroku sądu w sprawie Alicji 1000, w procesie, który Alicja 1000 mi wytoczyła. Ona mi wytoczyła proces o 130 tysięcy złotych razem. W pierwszej instancji przegrałem, wprawdzie nie 120 tysięcy czy 130, ale mniej. A w drugiej mój adwokat cały czas mi powtarzał, na pewno przegrasz, na 100% przegrasz. To w ogóle nie ma o czym gadać, módl się tylko, żeby nie 130 tysięcy. A ja mówiłem, muszę być na wyroku. On mówi, nie, pojedź sobie gdzieś. Więc pojechałem do Kalwarii Pacławskiej, chodziłem taki trochę struty. W momencie jeden z franciszkanów mówi, co się dzieje? No powiedziałem mu, co się dzieje. On do mnie mówi, idź do Wenantego. Dla niego 130 tysięcy to jest pikuś.
absolutnie załatwia nie takie sumy. W związku z tym pomódl się i wszystko będzie dobrze. Ja mówię, no tak, ale wyrok jest za 2 godziny. On do mnie mówi, o, 2 godziny dla niego to jest też luz. No więc poszedłem, pomodliłem się. Pamiętałem z lektury pism ojca Maksymiliana, że kiedy ojciec Maksymilian za pierwszym razem prosił o coś wynętego, to mu obiecał, że jak to się spełni, to on napisze jego biografijkę, wyda taką na obrazku malutką biografijkę. Więc ja również mówię do Venantego, słuchaj, jeżeli mi to załatwisz, napiszę twoją biografię. 2 godziny później dzwoni mój adwokat, słyszę najpierw długą listę słów, których nie będę powtarzał, bo żadne z nich nie nadaje się do powtórzenia. Wszystkie są obelżywe i na końcu mówi do mnie, słuchaj, no skazali cię, ale nie, tylko na przeprosiny nic nie będziesz płacił. Ja natychmiast pobiegam do Venanty, mówię, Venanty, dzięki, naprawdę jestem ci wdzięczny, ale wiesz, jesteś kompletnie nieznany, więc napiszę tylko artykuły o tobie. I napisałem 2 artykuły i miałem wrażenie, że to już wystarczy. Rok później, kiedy oddałem już książkę Maksymilianie do druku, to wydawca, który jest też moim przyjacielem, do tej samej wspólnoty należymy, spotkaliśmy się na rekolekcjach i on do mnie mówi, słuchaj, przeczytałem rozdział o Venanty, musisz napisać jego biografię. I to im szybciej, tym lepiej. Ja mówię, no dobra, Venanty, to jak już tak to załatwiłeś, to nie ma wyjścia. I tak powstała ta biografia. Jako pewien wyraz wdzięczności za wtedy pomoc, ale też muszę powiedzieć, że Venanty od tego momentu pomagał mi w życiu wielokrotnie. Czasami nawet nie wiedziałem o tym, że to on pomaga, on potem dopiero jak już pomógł, to się tak delikatnie ujawnił, pokazując, że to jego zasługa. Spotykam w zeszłym roku parę, mężczyzna i kobieta w Kalwarii Pacławskiej, mówią do mnie, panie Tomku, jesteśmy tu dzięki panu i dzięki Venantemu. 3 dni temu byliśmy przekonani, że nie dojedziemy, jesteśmy z Wielkiej Brytanii, bo nam się samochód rozwalił. Ale pomodliliśmy się i mamy nowy, przyjechaliśmy. To opowiada mężczyzna. Kobieta mówi, no ale wydarzyły się też takie mniejsze cuda, wie pan, takie nieduże. Mówi, na przykład ja nie byłam 15 lat u spowiedzi. Zaczęłam czytać o Venanty, modlić się do niego i poszłam do spowiedzi. A mężczyzna dodaje, od 20 lat jesteśmy w związku niesakramentalnym i właśnie w przyszłym tygodniu bierzemy ślub w kościele. Udało się wszystko załatwić, będziemy małżeństwem. No to taki mniejszy cud mówi niż ten samochód. No ja miałem skojarzenie dokładnie odwrotnie. Tam samochód, to takich historii słyszałem tysiące. Natomiast spowiedź, a Venanty był wybitnym spowiednikiem. Ludzie do niego walili, można powiedzieć, drzwiami i oknami, żeby się wyspowiadać. Przyciąga też ludzi do sakramentu. Inna historia, moi przyjaciele mówią do mnie, słuchaj, nasza córka rozpoczęła studia, potrzebowała pieniędzy. Siostra młodsza do niej mówi, módl się do Venantego, Venanty ci to załatwi. Ale, mówi ta młodsza siostra do starszej, pamiętaj, Venanty poza tym, że załatwia, no to też dobrze jest zacząć chodzić z powrotem do kościoła, a ty nie chodzisz, już z rok nie chodzisz do kościoła, nie byłaś u spowiedzi. No więc dziewczyna trzeba się modlić, zaczęła chodzić, w tej chwili chodzi już codziennie, pieniądze dostała, tak. Rzeczywiście ma pieniądze na pierwszy rok studiów, ale dostała też powrót do wiary. No i wreszcie dostaję masę maili od różnych ludzi, którzy piszą, co im się przytrafiło. Zazwyczaj pozytywnych, czasem ktoś pisze, że jemu nie pomógł. No. Ja zawsze wtedy odpowiadam, że Pan Bóg na modlitwy także świętych nigdy nie odpowiada nie. Ma 3 inne możliwe odpowiedzi, ale nigdy nie mówi nie. Pierwsze to jest tak, druga to jest tak, ale nie teraz, a trzecia to jest mam dla Ciebie coś lepszego. W związku z tym, jeśli Venanty czegoś nie wymodlił, a Venanty ma sposób działania błyskawiczny, to znaczy, że Pan Bóg szykuje dla nas coś lepszego. Kiedy ojciec Maksymilian myślał o tworzeniu pisemka Rycerz Niepokalanej, wtedy ojciec Venanty bardzo zachęcał ojca Maksymiliana, aby to uczynił jak najprędzej. Ojciec Maksymilian też zaproponował ojcu Venantemu współpracę, żeby napisał tekst taki wstępny do pierwszego numeru, ale niestety choroba ojca Venantego i jego śmierć jakoś uniemożliwiła to. Natomiast ojciec Venanty był taką osobą, która bardzo pomagała ojcu Maksymilianowi już jakby z tej drugiej strony, po śmierci. Zresztą też mu obiecał, że będzie go wspierał i kiedy ojciec Maksymilian miał jakieś duże problemy, tutaj głównie finansowe, to zawsze zwracał się z prośbą do ojca Venantego,
czy nie zechciałby pomóc. I też to chociaż było przy pierwszym numerze, kiedy wydawał w 1922. Pod koniec 1921 w zasadzie nie było pieniędzy na opłacenie rachunku za druk. I wtedy ojciec Maksymilian zwrócił się o pomoc do ojca Wenantego i pieniądze się znalazły. Kiedy w 1922 roku wydawnictwo się przeniosło do Grodna, wtedy również ojciec Maksymilian borykał się z problemami finansowymi i też z pomocą przyszedł ojciec Wenanty. Również tak było, kiedy przyszedł tutaj w 1922 do Niepokalanowa, do tego miejsca, też duże problemy i oczywiście modlitwa do ojca Wenantego była dużą pomocą dla ojca Maksymiliana. Można powiedzieć, że to była taka przyjaźń duchowa, bo spotkali się tylko dwa razy, ale to zaowocowało tym, że ojciec Wenanty jakby już z tej drugiej strony wspierał ojca Maksymiliana w jego działaniach. Myślę, że to, co ojciec Wenanty robi dzisiaj dla zakonu, to przede wszystkim nam jako zakonnikom pokazuje właśnie pokorę swojego życia, pokazuje ubóstwo i może my też jako zakonnicy od tych wartości czy od tej pierwotnej reguły naszej franciszkańskiej może troszeczkę żeśmy gdzieś tam odeszli. I myślę, że to jest dla nas takie bardzo mocne wyzwanie, aby pokazać czy przyglądnąć się ojcu Wenantemu właśnie poprzez pryzmat jego życia duchowego, życia franciszkańskiego, życia w ubóstwie, życia w pokorze. Oczywiście dzisiaj, kiedy myślimy o ojcu Wenantym, kiedy ludzie do nas przybywają, kiedy opowiadają o różnych łaskach albo dzielą się tym, o co proszą, no to czasem rzeczywiście dominują sprawy takie finansowe, ekonomiczne. Często nazywane jest tym bankomatem, ale to wypływa bardziej od ludzi, nie od nas. Rzeczywiście w tych sprawach finansowych się wstawia i my też te łaski czujemy, że one są za jego wstawiennictwem. Ale myślę, że przede wszystkim to, czym dzisiaj chce nam służyć, to swoją relacją i bliskością z Bogiem. I z tego wynika wszystko inne. Jeśli jestem blisko Boga, to wiem, że będę przez Niego zaopiekowany. To znaczy, że będę miał jak związać koniec z końcem w życiu codziennym, będę miał dach nad głową, będę miał pracę taką, jaką Bóg chce, żebym miał. Więc to jednym słowem wynika to z takiej bliskości z Bogiem, a Wenanty nam tą bliskość z Bogiem chce przybliżyć. Nazywany jest w Polsce drugim Szarbelem i do niego zwracają się bardzo często ludzie z prośbą o spłacenie kredytu, o rozwiązanie jakichś problemów rodzinnych, domowych. Wyczytałem też, że jest takim orędownikiem, który pomaga w tym, żeby doprowadzić kogoś do spowiedzi, do konfesjonału, jeżeli ktoś ma z tym problemy, to właśnie modlitwa do ojca Wenantego Katarzyńca jest sobie dużą pomocą, że on potrafi sprawiać cuda. Do ojca Wenantego możemy się zwracać właściwie we wszystkich sprawach, te, które przeżywamy najbardziej jakoś. Przeżywamy, no tak się utarło, że rzeczywiście to, co ojciec Wenanty powiedział, czy napisał ojcu Maksymilianowi, że po śmierci dużo zrobi dla zakonu, często może to odbieramy, czy odkrywamy to jako pomoc materialną. Więc wiele osób, wielu ludzi zwraca się do niego właśnie w czysto materialnych sprawach. Natomiast jeżeli ktoś poprzez wstawiennictwo ojca Wenantego chce się tylko wzbogacić, to myślę, że to jest błędna droga. On oczywiście pomaga tym, którzy przeżywają biedę, którzy przeżywają trudności, przeżywają jakieś kłopoty, niepowodzenia związane ze swoim życiem takim codziennym, materialnym. Natomiast jeżeli tylko ktoś chce poprzez wstawiennictwo ojca Wenantego się wzbogacić, to myślę, że to jest błędna droga. Pomaga również w sprawach właśnie poszukania czy znalezienia dobrej żony, dobrego męża. W sprawach materialnych rzeczywiście, w sprawach mieszkaniowych bardzo dużo tych próśb jest kierowanych i one są składane tutaj na grobie ojca Wenantego. Pamiętajmy o tym, że ojciec Wenanty jest czcigodnym sługą Bożym, nie jest błogosławionym, a zatem każda modlitwa, nawet jeśli jest zatwierdzona do takiego użytku, konkretna, konkretnie sformułowana, to ona służy do naszej osobistej pobożności. Każdy indywidualnie może się nią modlić. Nie możemy tego na przykład czynić publicznie. Takich modlitw nie możemy odmawiać pod przewodnictwem kapłana. Oczywiście możemy się modlić wspólnie o jego beatyfikację, ale każda modlitwa ma wartość. My mamy dzisiaj wiele tych modlitw, są zatwierdzone nowenny, w takiej formie prostszej, w formie rozbudowanej,
mamy różnego rodzaju też modlitewniki, są zachowane też jego modlitwy. My też modlimy się tak wewnętrznie w naszej kaplicy jego modlitwami Ojca Wenantego, który sam ułożył. Modlitwy są to modlitwy poranne i modlitwy wieczorne. Ostatnio też została zatwierdzona litania, którą też można się modlić. Zatem tych takich formuł zatwierdzonych jest wiele i z nich można jak najbardziej korzystać, ale myślę, że też taka modlitwa z serca i też mi się przynajmniej gdzieś tam jedno takie świadectwo przypomina osoby, która z serca modliła się, prosząc Ojca Wenantego o pomoc i doznała łaski. A i to była taka rzeczywiście modlitwa serca, taka rozmowa z sługą Bożym, Ojcem Wenantym. Oczywiście jest nowenna do sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, ona jest kilkudniowa, można ją odmawiać, bardzo ciekawa i bardzo dobra modlitwa, ale ja po prostu do niego podszedłem i mówię: Ojcze Wenanty, potrzebuję Twojej pomocy, po prostu pomóż. Ojciec Wenanty był człowiekiem niezwykle ułożonym. Nawet jego przełożeni mówili, że urodził się święty. On się nigdy, jakby to powiedzieć, nie miał kłopotów z posłuszeństwem, nigdy nie miał problemów z poddaniem się dyscyplinie zakonnej. Jeśli z czymś miał problem, to z tym, że na rekreacji było za wesoło. On był człowiekiem tak spokojnym, że irytowała go ta wesołość, ale wtedy modlił się do Matki Bożej i nauczył się być wesołym. W związku z tym, ale mimo, że jest taki, to nie przywiązuje specjalnej wagi, takie ja mam przynajmniej doświadczenie, do reguł i do metod. Wystarczy po prostu poprosić go o pomoc, pomodlić się do Matki Bożej, poadorować Najświętszy Sakrament. Ojciec Wenanty był wielkim adoratorem Najświętszego Sakramentu, zawsze do tego wzywał i na pewno Wenanty pomoże, bo pomógł już naprawdę w Polsce tysiącom, jeśli nie dziesiątkom tysięcy osób i to często w drobnych sprawach. Wenantego kiedyś zadano mu takie pytanie, on jakieś takie nawet kazanie głosił, mówiąc: słuchajcie, macie takie myślenie, że Boga można prosić tylko o rzeczy wielkie. On mówi: ale dlaczego? Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli przyjaciół prosimy o pomoc w drobnych rzeczach, no to dlaczego tego, który jest naszym Ojcem i najlepszym przyjacielem, mamy nie poprosić o pomoc w drobnych rzeczach? Oczywiście one nie są pierwszorzędne, ale prosić możemy i jeśli one nie przeszkadzają naszemu zbawieniu, to Pan Bóg na pewno nam je ofiaruje, a Wenanty nam w tym pomoże. A ostatnią rzeczą, tylko tu trzeba wiedzieć jednak, jak zaczynamy się modlić do Wenantego, to Wenanty nie popuszcza. To znaczy, trzeba mu się zrewanżować mówieniem o nim i trzeba mu się zrewanżować przynajmniej próbą rozwoju własnej pobożności. Wenanty zawsze mówił: nie możesz się modlić wiele, to módl się tyle, ile możesz. Przynajmniej Ojcze nasz i zdrowaś Mario na początek dnia i wierzę w Boga rozważ sobie w niedzielę i nam przy świętej bądź. Ale jeśli tego nie robisz, to przynajmniej to tyle zacznij robić. Wenanty się upomni o to, więc jak już ktoś zaczyna, to musi wiedzieć, że to jest dłuższa wycieczka. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Jeszcze nie odkryłem do końca tego fenomenu Ojca Wenantego i ciągle się nad tym zastanawiam, czym fascynuje kapłan z przełomu XIX-XX wieku dzisiejszych ludzi, którzy tak licznie też przybywają do jego grobu tutaj, do Kalwarii Pacławskiej. Czym fascynuje? Myślę, że fascynuje właśnie swoją prostotą, swoją zwyczajnością. Tę zwyczajność odkrył właśnie jego przyjaciel, święty Maksymilian Kolbe, który powiedział ojcu Wenantym, kiedy go pytano, żeby wyraził swoją opinię czy swoje zdanie na temat ojca Wenantego już po jego śmierci. Wtedy powiedział takie bardzo konkretne zdanie, które myślę po dzień dzisiejszy charakteryzuje bardzo mocno ojca Wenantego. Ojciec Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. I myślę, że to jest fenomen, który też odkrywamy wszyscy. Nie tylko ci, którzy przybywają do jego grobu tutaj, ale każdy, kto się zetknie z ojcem Wenantym poprzez jego życiorys, poprzez jego sposób życia, poprzez jego pobożność, poprzez jego modlitwę. On po prostu nie silił się rzeczywiście na rzeczy nadzwyczajne. I myślę, że dzisiaj każdemu z nas to jest potrzebne i każdy, kto zachwyci się ojcem Wenantym, to potrafi też odkryć swoją zwyczajność w dzisiejszym świecie. Bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby umieć odkryć swoją zwyczajność. Przecież czy my się silimy na jakieś nadzwyczajne rzeczy? Nasze życie jest takie proste, nasze życie jest tak zwyczajne.
jest, można powiedzieć, nie jest jakimś fenomenem, bo codzienność, praca, obowiązki, zajęcia, dom, szkoła, studia, inne sprawy, te takie codzienne. I myślę, że umieć wykonać to, co jest dla mnie codziennością, ale wykonać to dobrze. I dzisiaj myślę, że właśnie ci wszyscy, którzy pielgrzymują do Jego grobu tutaj do Kalwarii Pacławskiej, tę niecodzienność również i swoją odkrywają, odkrywając również Jego życie i Jego postać. Ważną rzeczą, jeśli chodzi o Ojca Wynantego, to co może każdy z nas naśladować, to jest umiejętność wykorzystania czasu. Czas w życiu Ojca Wynantego odgrywał bardzo ważną rolę, był bardzo zorganizowany, ale takie przeświadczenie przede wszystkim, że żyjemy na tym świecie dla kogoś, a konkretnie dla Boga. A jeśli mamy tą świadomość, dla kogo żyjemy, to wszystko, co robimy w ciągu dnia, ma być jakby ukierunkowane na ten cel ostateczny. I Ojciec Wynanty bardzo wyraźnie to ukazywał. Nie tylko swoim braciom, których prowadził, nie tylko przez świadectwo swojego życia, takie ciche, nazywany jest często cichym bohaterem, ale też właśnie mówią o tym jego penitenci, penitentki, które prowadził, że jakby ukierunkowywał ciągle ich życie na ten cel ostateczny, wykorzystanie czasu, że każda chwila po coś jest, każde wydarzenie po coś jest w naszym życiu. Nawet jeśli jest ono trudne, to ono czemuś ma służyć, a konkretnie ma służyć świętości.